słuchać rozmów, które publikowaliśmy i za, mam nadzieję, miesiąc korzystać z tej platformy do głosowania, o której wspominałem, którą będziemy promować. I oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby się do nas odzywać. Powiem uczciwie, nie ma dla nas milszej recenzji każdego takiego projektu, kiedy ktoś się do nas odzywa i mówi, że zamierza coś zrobić, tak? W związku z tym, co się pojawiło. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy skonsultowali, odnieśli się, podzielili kontaktem, nie ma z tym żadnego kłopotu. Oczywiście nie, pewnie w formule jakichś wielogodzinnych konsultacji, ale szybkiego podrzucenia pomysłów, doświadczeń, skojarzenia, z kim być może warto byłoby o tej sprawie porozmawiać. Myślę, że w różnych obszarach mamy z Arkiem różne ciekawe pomysły, więc bardzo chętnie Wam spróbujemy pomóc. Naszą inicjatywą jest zorganizowanie koncertu charytatywnego. Padła propozycja, żeby zaprosić Kwiatia Łoni. No, pytanie, czy się zgodzą, chociaż żeby Łoni właśnie innych artystów do przedyskutowania w gronie członków. Nie, jako tak organizujemy, w sensie jako osoby tutaj organizujące, czy też instytucja, jest Fundacja Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką, więc z muzyką mamy całkiem sporo wspólnego. No i mam nadzieję, że oczywiście zostanie to wsparte. Celem samego koncertu oczywiście jest zbiórka na rzecz tutaj organizacji zajęć, między innymi dźwiękowych i właśnie takich muzycznych dla dzieci ubogich. Celem oczywiście jest tego również tychże zajęć organizacja, integracja właśnie dzieci i tutaj właśnie wsparcie przede wszystkim i finansowania Domu Kultury na Przedmieściu Bydgoskim, w Toruniu oczywiście. Teraz tak, na pewno jeśli chodzi o koszty, to same tutaj techniczne, tak powiem, aspekty dla artystów jak najbardziej. Dla odbiorców oferujemy bilety przede wszystkim, które będą formą też takiej cegiełki i tutaj właśnie chcielibyśmy po prostu drukarki, które miałyby to wydrukować i taka właśnie forma raczej pamiątkowa. No i oczywiście tutaj też wpadłam na pomysł, żeby zebrać również adresy e-mail, które potencjalnie moglibyśmy potem również wykorzystać. No i oczywiście nie obowiązkowo, żeby nie było, że ktoś się na to nie zgodzi. Teraz tak, chcielibyśmy w sumie zebrać około 150 tysięcy złotych. Oczywiście dużo by zależało od tego przestrzeni, która by nam została udostępniona, no bo też jakby koncert musi się odbyć gdzieś, więc na pewno było to do przejrzenia. Myślę, że to jest taka w miarę realna kwota i do zebrania. Przede wszystkim również poprosiłybyśmy sobie wszystkie o udział w tej zbiórce oczywiście lokalnych przedsiębiorców. Dla nich byłoby oczywiście zyskiem sama PR i też dobre wieści po prostu w okolicy. I teraz tak, jeśli chodzi o metody, którymi chcielibyśmy dotrzeć do naszych potencjalnych odbiorców, to oczywiście przede wszystkim social media i tutaj przez naszą stronę i oczywiście przez stronę również samego Kwiatu Jabłoni, czy też w ogóle artysty, no w zależności oczywiście. Poza tym oczywiście plakaty, ulotki w instytucjach oświaty i innych instytucjach kulturalnych. Lokalna prasa i oczywiście, jeśli się również zgodzimy, lokalna media, czyli telewizja, a także oczywiście najbardziej radio. Sądzimy, że wystarczyłyby nam bilety w kosztach około 50-80 zł, w zależności oczywiście od rozliczenia kosztów, możliwości danego miejsca, gdzie to miałoby się też odbyć, innych kwestii technicznych. Super. Bardzo serdecznie dziękujemy za te dzisiejsze warsztaty. Było bardzo ciekawie słuchać Waszych pomysłów. Mamy nadzieję, że chociaż w 1/3 tak ciekawie było słuchać tego, co my mieliśmy do powiedzenia. Ale pamiętajcie, że pomysły bez realizacji to halucynacje. Także wszystkie rzeczy, które dzisiaj wymyśliliście, spróbujcie przekuć na realne działania, tak? Dzięki. Dzięki.